Festiwal filmowy osób z niepełnosprawnościami Filmon ma już 8. edycję. Jak co roku spotykamy się w kinie Sphinx Ośrodka Kultury Norwida i tu prezentujemy filmy stworzone przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które przyjeżdżają do nas na uroczystą galę z całej Polski. To prawdziwa przyjemność być po raz kolejny na Filmonie, tym razem w nieco innej roli. My się bardzo cieszymy, jesteśmy dumni, że możemy w Krakowie gościć taki festiwal i że Państwo przyjeżdżacie do nas w zasadzie już z całej Polski. Dyrektor festiwalu Filmon, Darek Janiczak, zwrócił się z propozycją, że mogłabym wziąć udział w obradach jury. I z tego, co się dowiedziałam, tutaj wszyscy są już po raz kolejny, także jestem jak gdyby nowa w tym składzie. I naprawdę no 17 filmów, które dostały się do finału, a zgłoszonych było 48 filmów. To jest jakieś w ogóle niebywałe, niesamowite. I tak naprawdę każdy z tych filmów jest inny. To było bardzo trudne, że tak powiem, wyłonić, bo wszystkie te filmy mają jakąś szczególną, ogromną wartość. I tutaj nie było złych filmów. Pierwsze miejsce dla najlepszego filmu będzie to opowieść o Michale, którą wyreżyserował Tomasz. Brawa dla Tomasza, brawa dla Michała. Dziękuję. Dziękuję. Tomek zamknął książkę. To chyba horror, a nie książka dla młodzieży. Powiedział do Michała i zerknął w stronę bibliotekarki, która próbowała mu wcisnąć na siłę nieciekawą książkę. Dziękuję, proszę pani. To trochę straszna książka, a ja wolę zwykłe bajki z dobrym zakończeniem i morałami. Trzeba być sobą. Dodał. Dla mnie bardzo ważne jest to, aby zobaczyć w tych filmach jak największy proces zaangażowania osób z niepełnosprawnością w tworzenie filmu. Bo wydaje mi się, że to jest jakby najciekawsze, obserwować jak osoby z niepełnosprawnością rozwijają się poprzez to, że potrafią coś zagrać, potrafią powiedzieć jakieś zdania, które mają wpływ na dramaturgię. No i ważne jest też to, że potem jak oni oglądają te filmy, to oni potrafią zobaczyć siebie z tej drugiej strony, od zewnątrz, z perspektywy kina, z perspektywy tego, jak widzowie ich widzą. To marzenie, które rodzi się, marzenie, żeby być widzianym.
żeby zostać zobaczony. Gratulujemy bardzo. Bardzo cieszymy się, że z roku na rok coraz więcej filmów do nas przychodzi. Cieszymy się, że coraz więcej nauczycieli, terapeutów używa filmu jako narzędzia terapeutycznego czy edukacyjnego, bo właśnie o to trochę nam chodzi, żeby ta filmoterapia była coraz bardziej popularna, żeby pokazać innym, że sztuka jest dla wszystkich, że sztuka nie zna ograniczeń, tak naprawdę liczy się wyobraźnia, liczą się dobre chęci, no i świetna zabawa przy tworzeniu filmów. Thank you.